Trzeci odcinek misji Totus Tus, misji na maksa, żyć na maksa. Żyć na maksa to znaczy żyć na pełnej petardzie. Życie masz tylko jedno, dlatego naprawdę warto je przeżyć na maksa. Dzisiaj chcę Ci zdradzić, chcę Ciebie zaprosić do odkrycia sekretu życia na maksa, tajemnicy życia na maksa, które się objawiło w życiu Maryi, którą sam anioł z woli Boga nazwał pełną łaski, czyli taką, która jest po prostu doskonała. Ten sekret życia na maksa można zobaczyć w życiu tych, którzy całkowicie jej się oddali. Zobacz na Jana Pawła II, zobacz na często dzisiaj przywoływanego prymasa Wyszyńskiego, zobacz na Maksymilianę Marię Kolbego. Każdy z tych mężczyzn dokonał rzeczy, które zadziwiają w ogóle do dzisiaj. Jak sobie o tym poczytasz, jak zobaczysz, wgłębisz się w to, to jest niesamowite, co oni, ile dobra oni dokonali. I sekret u każdego z nich jest ten sam. Oddali się całkowicie w ręce Maryi i zapraszali ją do wszystkiego. Czynili wszystko z nią. I to jest właśnie sekret życia na maksa. A zobacz, że każdy z nich miał bardzo trudną sytuację wyjściową. Jan Paweł II jako Karol Wojtyła, prymas Wyszyński jako Stefan Wyszyński stracili oboje mamę, kiedy mieli 9 lat. Czyli można powiedzieć, od pewnego momentu wychowywali się bez mamy. Maksymilian Kolbe był takim łobuzem, że jego mama powiedziała, coś z ciebie wyrośnie. Nie byli wcale świętymi od urodzenia, jak zapewne też ty się nie czujesz święty dzisiaj. Ale właśnie przez to, że weszli w misję Totus Tus, zostali wielkimi świętymi i dokonali rzeczy wielkich. Dla ciebie też Bóg przeznaczył rzeczy wielkie, dlatego zapraszam Cię do tego, żeby być w tej misji Totus Tus przez ten najbliższy tydzień. Zapraszam Cię do tego, żebyś zgłębił to, jak żyli i czego dokonali Jan Paweł II, prymas Wyszyński i Maksymilian Maria Kolbe. Ty też możesz dokonać rzeczy wielkich, jeśli oddasz się jej, jeżeli będziesz w rękach Maryi. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w czwartym odcinku misji Totus Tus, misji na maksa. Tak sobie myślę, że strasznie wykrzywione jest pojęcie życia na maksa dzisiaj. Bo co to oznacza dla świata żyć na maksa? Patrzeć na lajki, mieć się dobre ciuchy, dobre fury, na maksa korzystać z alkoholu, innych używek, spróbować przygodnego seksu. Ale czy to jest życie na maksa? Nie. Życie na maksa pokazała nam Maryja przez swoje fiat, czyli bezgraniczne tak na plan Boży. Ona też miała wątpliwości, ona też się bała, bo przecież na początku, kiedy wiedziała, że zostanie matką Jezusa, nie znała jeszcze Józefa, bo przecież kiedy miała rodzić, nie wiedziała, gdzie będzie rodzić. Miała też wątpliwości i obawy, gdzie jest Jezus, kiedy zgubił się w świątyni. Miała też wątpliwości i obawy, gdy stała pod krzyżem. Ale bezgranicznie ufała. Ufała na maksa. I tej ufności od Maryi musimy się uczyć. Musi się uczyć każdy z nas. Jak to robić? Najlepiej przez relację z nią, przez rozmowę, przez modlitwę do niej. Uczmy się ufać tak jak Maryja w tych rzeczach dla nas trudnych. Kiedy wydaje się, że wszystko się wali, kiedy trudno jest pewne rzeczy odkręcić. Patrzmy wtedy na Maryję i ufajmy na maksa. Ufajmy tak jak Maryja. Tak się czasem zastanawiam, co by było, gdyby Maryja nie powiedziała archaniołowi Gabrielowi: tak, zgadzam się zostać matką Syna Bożego. To byłaby jakaś katastrofa. Anioł pewnie nie miałby po co wracać do nieba. Maryja od samego początku była kobietą, która na 1000% zaangażowała się w dzieło zbawienia. Pamiętacie cud w Kanie Galilejskiej? Zróbcie wszystko, co zleci wam mój syn. Słudzy mieli napełnić stągwie wodą. To były takie duże dzbany.
Gdyby im się nie chciało, napełniliby do połowy albo jeszcze mniej, a oni nalali wodę aż po brzegi. No to i wina było tak dużo. Chciejmy od swojej wiary i od swojej codzienności czegoś więcej. Nie żyjmy tak trochę, na pół gwizdka albo jakoś to będzie. Dawajmy z siebie 100%. Jezus obiecuje, że nam się to zwróci. Bierzmy przykład z Maryi. Żyjmy na maksa we wszystkim, co robimy. W czasie modlitwy, w czasie służby przy ołtarzu, będąc spoko kolegą i dobrym synem. Szkoda życia na byle jakość.